W lingwistyce mamy dwie podstawowe teorie językowe. Pierwsza z nich, naturalistyczna, zakłada, że język jest tworem uniwersalnym, jest czymś, co wykształciło się na całym świecie w sposób bardzo naturalny i pomimo, że różni się nasz światopogląd i sposób wyrażania pewnych rzeczy, my dostrzegamy dokładnie te same rzeczy w świecie. Mamy bardzo podobne postrzeganie rzeczy, które nas otaczają. Druga teoria, teoria kulturowa, zakłada ogromny wpływ kultury na język i jego kształtowanie się. A także odwrotnie, naszego języka, którego używamy, na postrzeganie świata i dostrzeganie pewnych zjawisk w rzeczywistości, która nas otacza. Bez względu na to, do której teorii byłoby nam bliżej, czy do tej naturalistycznej, czy do tej kulturowej, każdy z nas i każdy lingwista także zgodzi się, że kultura ma wpływ na język. Kultura wpływa na to, jakim językiem będziemy się posługiwać, a język jest lustrem, który odbija naszą kulturę. A zatem, jeżeli uczymy się języka, nie możemy uczyć się go w oderwaniu od kultury. Możemy poznawać ciekawostki kulturowe, możemy dowiadywać się więcej na temat obszaru, na którym dany język powstawał. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że środowisko naturalne, legendy, wierzenia, mitologia, wiara, to wszystko miało wpływ na to, jakim językiem zaczynaliśmy się posługiwać, dlatego że te właśnie rzeczy chcieliśmy opisywać. I dzisiaj chciałabym powiedzieć przede wszystkim o idiomach, ponieważ uważam, że są idealnym przykładem tego, jak kultura ma ogromny wpływ na język. Idiomy są to takie zwroty, wyrażenia, które składają się z kilku słów, które kiedy połączymy razem, nabierają zupełnie nowego znaczenia. I za tymi idiomami często kryją się naprawdę fascynujące, niesamowicie ciekawe historie, które pozwalają nam te idiomy docenić, ale też zrozumieć i zapamiętać, ugruntować, bardzo porządnie ugruntować. Jednym z przykładów, który myślę każdy z nas zna, są idiomy w języku angielskim, szczególnie w brytyjskim, które są związane z wodą. Myślę, że wytłumaczenie tutaj nie będzie dla nikogo zaskakujące. Jak wiemy, Wielka Brytania jest otoczona wodami z każdej strony. Ma też bardzo bogatą linię brzegową, a zatem zarówno żegluga, rybołówstwo rozwijały się tam i rozkwitały, bardzo prężnie się rozwijały. A zatem cała ta kultura morska, kultura wodna była bardzo bogata i to również możemy zauważyć w języku. W angielskim, w brytyjskim w szczególności, mamy takie idiomy jak na przykład test the waters albo uncharted waters. W dosłownym tłumaczeniu test the waters oznacza badać wody. Uncharted waters to będą wody niezbadane, znowu w dosłownym tłumaczeniu. Dlatego, że chart jest to taka mapa, która pokazuje nam spisane wszystkie wody, które już odkryliśmy, a zatem teren wciąż nieodkryty. W języku polskim te idiomy przetłumaczylibyśmy jako teren niezbadany albo badać teren, czyli zupełnie w inny sposób. W języku angielskim, używając tych idiomów, moglibyśmy na przykład powiedzieć skydiving for me is like uncharted waters, so I'm not really sure if I'm gonna like it, I just need to test the waters first. Pozostałe idiomy, które również pochodzą od wody, to znaczy można powiedzieć, że po prostu są związane z tym środowiskiem naturalnym, które otaczało Wielką Brytanię i środowisko, w którym one wyrastały, to na przykład learn the ropes, co również było związane z żeglugą. Jako że żegluga była niezwykle ważna, każdy musiał umieć operować linami i z czasem ten idiom zaczął przyjmować takie znaczenie opanowania podstaw w danej dziedzinie. Ten idiom obecnie funkcjonuje jako learn the ropes, show the ropes, teach the ropes i możemy go użyć w kontekście na przykład osoby, która dopiero co rozpoczęła pracę w naszej firmie i jest jeszcze zupełnie zielona, nie ma pojęcia, co powinna robić i możemy wtedy powiedzieć she's new here, she just needs to learn the ropes or you should show her the ropes. Kolejnym ciekawym idiomem jest idiom armed to the teeth, który u nas po polsku brzmiałby najczęściej uzbrojony po uszy. W języku angielskim dosłownie przetłumaczymy go uzbrojony po zęby. Skąd się to wzięło? Piraci bardzo często, znowu na morzach, mieli ze sobą mnóstwo uzbrojenia, trzymali coś w jednej, w drugiej ręce, a także nóż w zębach. Stąd bardzo dosłowny zwrot armed to the teeth, który potem został przekształcony w języku i przyjęło się, że osoba armed to the teeth jest po prostu w pełni uzbrojona i przygotowana do ataku. Jeszcze jeden, o którym nie mogę nie wspomnieć, który u nas akurat w języku polskim funkcjonuje w dokładnie taki sam sposób. Break the ice, przełamać lody. Oznacza to, w jaki sposób wyciągnąć
do kogoś rękę, zrobić coś miłego, spowodować, żeby atmosfera się nieco ociepliła, żeby osoby poczuły się pewniej. Skąd się to wzięło? Kiedy głównym źródłem transportu były właśnie statki, ponieważ drogi nie były jeszcze w pełni rozwinięte, bardzo często wymiana kupiecka zachodziła właśnie poprzez drogę morską. I duży statek, który płynął do na przykład swojego sąsiada z jakąś dostawą, przez warunki pogodowe, przez kry na morzu nie był w stanie przepłynąć. Wtedy to państwo, które miało odebrać tą dostawę, wysyłało małe statki, których zadaniem było rozbicie tego lodu. A zatem był to bardzo przyjazny gest, który początkowo znowu był bardzo, bardzo dosłowny, czyli ten idiom, ta fraza miała bardzo dosłowne znaczenie. Dopiero z czasem przyjęła bardziej metaforyczne znaczenie i rozumiemy ją w troszeczkę inny sposób. Innym przykładem, który nie jest już związany z morzem, ale nadal związany jest ze środowiskiem naturalnym, będą idiomy w Wielkiej Brytanii, które związane są z warunkami pogodowymi. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii często pada, pogoda często jest taka pod chmurką, mamy często mgłę. W związku z tym słowo fog również pojawia się w idiomach i zwrotach wykorzystywanych w języku angielskim. W Londynie w ciągu roku mamy około 50 mglistych dni, kiedy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zobaczyć. W związku z tym zwrot I don't have the foggiest idea. Coś, co po polsku brzmiałoby po prostu nie mam bladego pojęcia. W języku angielskim nie mam nawet zamglonej idei, nie mam żadnego pomysłu. I don't have the foggiest idea, what we should do today. Podałam wam kilka przykładów idiomów, które funkcjonują w Wielkiej Brytanii i są związane właśnie z kulturą czy ze środowiskiem naturalnym. Teraz dla zachowania równowagi chciałabym jeszcze przywołać jeden albo dwa przykłady, które bardziej związane są z obszarem Ameryki. Być może znacie taki idiom, bite off more than you can chew. W dosłownym tłumaczeniu będzie on znaczył ugryźć więcej niż można przeżuć. Na polski zazwyczaj przekładamy to jako porywać się z motyką na słońce albo wziąć zbyt dużo na swoje barki. Ten idiom powstał w Ameryce w okresie XIX wieku, lata 1800, kiedy Amerykanie po prostu żuli tytoń. I nie było to rzadkie, żeby pakowali do ust więcej niż byli w stanie po prostu przeżuć. Także myślę, że sytuacja czy historia, która kryje się za tym idiomem, wystarczająco tłumaczy nam jego znaczenie. Kiedyś było to bardzo dosłowne. Obecnie znaczy brać więcej niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Dlaczego o tym wspominam? Dlaczego w ogóle mówię o historii idiomów i tego, skąd one się wzięły, na jakim gruncie wyrosły? Nie tylko dlatego, że kultura jest tak ważna i znajomość kultury jest tak ważna w zrozumieniu języka, ale też dlatego, że mając taki obraz przed oczami, jesteśmy w stanie lepiej to zapamiętać. Jeżeli weźmiemy sobie na tapetę ten idiom, bite off more than you can chew, i wyobrazimy sobie osobę, która bierze liście tytoniu i pakuje go do ust, a potem zaczyna przeżuwać, ale jest go tak dużo, że nie mieści się to w ustach i wypada z ust. Jeżeli stworzymy w głowie taki obraz, to zadziała to trochę jak taka mnemotechnika. Następnym razem, jak zobaczymy ten idiom na przykład w jakimś artykule, od razu przywołamy sobie ten obraz i zrozumiemy, jakie były konotacje związane z tym idiomem, zrozumiemy, skąd się wywodził oraz jak potem został przekształcony, tak by przyjął swoją obecną formę i swoje obecne, nieco bardziej metaforyczne znaczenie. Jeszcze jednym przykładem może być idiom bury the hatchet, który u nas również funkcjonuje jako zakopać topór wojenny, ale po raz kolejny historia, która się za tym kryje, pozwoli nam lepiej go zapamiętać. Podczas walk rdzennych Amerykanów z Purytanami bardzo często ich klasycznym zachowaniem było zakopywanie uzbrojenia, na przykład toporów, czy ogólnie całego pozostałego uzbrojenia w ziemi. Po to, żeby pokazać, że są pokojowo nastawieni do negocjacji pokojowych, które mają nastąpić. Czyli był to po prostu sygnał, że jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi, żeby przeprowadzić z wami rozmowy pokojowe. A zatem ten idiom również miał swoje podłoże w kulturze i obecnie również oznacza wyciągnąć do kogoś rękę, być pokojowo nastawionym, nie chcieć się kłócić. Możemy tego na przykład użyć w zdaniu. We've been arguing for a very long time, but I really want to bury the hatchet now and move on from now on and see how it works. Takich idiomów jest naprawdę dużo i możemy je mnożyć i mnożyć i możemy o tym rozmawiać.
te, które podałam, te przykłady, które podałam, są związane z kulturą, ze środowiskiem naturalnym, ale są też idiomy, które na przykład zakorzeniły się w języku poprzez popkulturę. Były często wykorzystywane w książkach czy w filmach, które stały się na tyle popularne, że spopularyzowały użycie danego zwrotu w nieco bardziej metaforycznym znaczeniu. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo chcę zachęcić was, żebyście zawsze starali się zgłębić historię, która kryje się za danym zwrotem. Nie tylko po to, żeby dowiedzieć się więcej, lepiej zrozumieć dany język, bo jak wiemy, język i kultura są ze sobą nieodłącznie związane, ale też po to, żeby lepiej zapamiętać, żeby ugruntować naszą wiedzę, żeby stworzyć w głowie wyobrażenie, zwizualizować sobie ten idiom, co pomoże nam, zdecydowanie pomoże nam w jego zapamiętaniu. Także myślę, że jest to bardzo przydatna technika.